No, startujemy. Ja będę ustawiał partię, proszę, szachownicę, proszę. O, prawie jest szachownica cała. Może tu ją przesunę. Tu zaryzykuję C6. G6 spróbuję. Zegara nie widać, tak? Tym? To bez sensu. Chciałem grać D5. A co z tym pionem? No bez sensu, panie Jorgolo. Tak zrobię. O. I tu trzeba zagrać D5, żeby walczyć o inicjatywę. Skoczek zablokował gońca. No po to się gra C3, żeby na C3 bić D4. A co z tym pionem? A co z tym pionem? Tym? To jest... Oj, 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 oj. No, aha. Taki chytrus. No dobrze, no ale cofnę konia. I piona biorę, no co? Wieżą i tak chce iść na E8. A tu chcę zagrać... O! Wieżą i tak chce iść na E8, a tu chcę zagrać E5. Grożą tak zwane gabelki. Piona obroni i jest dobrze, połączę wież. A, tu pójdę. Sprowokuję G4. Sprowokuję G4. Aj, piona podstawiłem. Ajajajajaj, miałem iść na E6. Ajajajajaj. No trudno.
Na szczęście broni punktu F7, więc hetman mnie nie ukrzywdzi. No miałem iść na E6, się nic nie dzieje. O! No to teraz tu. Teraz odbije i wisi hetman. A tu mam szacha na piona też. Oj, 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 oj. Musiałem go pchnąć. No. No. Konikiem nie, tu nie. To może F4 nie. To może tu. Przewidziałem. Idziemy na E4. Wieżą bijemy. To wygram. I mata daje. Na F1. Dziękuję panie Jorgolo.